Witajcie, myszki z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na okresji Orbo Blues, jak odrodzone Stany Zjednoczone. W ostatnim odcinku zaatakowaliśmy tą, nie aż tak dużą frakcję teraz, kanadyjską. No i przejęliśmy, ja tutaj oddałem te regiony Kanadzie i jeżeli zdobędziemy jakieś kanadyjskie regiony, to będziemy im oddawać. A w międzyczasie mamy tutaj już Wargol i możemy rozpocząć wojnę. I naprawdę nie rozumiem, jak tak... To już nie wina moda, tylko wina gry. Ponieważ ciągle dostawałem tamte shipment do Chicago. I naprawdę nie wiedziałem dlaczego. Po prostu spojrzałem się do kodu i okazało się, że nie. Kod nie jest zły. Po prostu gra coś zrąbała. Ponieważ było coś takiego, że nie, jeżeli jesteś tam demokratyczny, to wtedy nie musisz tego robić. No byłem demokratyczny. No to wpisałem konsoli, że zmieni partię na demokratyczną. Oczywiście konsola głupia, no to odpisałem, że no zmieniłem, chociaż byłem nadal demokratyczny. I skończyło się na tym, że mi się to wszystko już włączyło. Jak? Przed chwilą sprawdzałem, nie było tego. To jest takie, to powinno być włączone. To nie ma prawa bytu. To dlaczego nie? Ja nie cierpię tego. Jak to niby działa? Dobra, jeszcze ta dziwna muzyka w tle. Dobra, tutaj muszę sobie patrzeć, co mamy do roboty. Mamy dużo rzeczy takich ważnych do zrobienia, ale też są mniej ważne. Ogólnie nasza produkcja, chcę zobaczyć, ona już jest na spoko poziomie. Mamy mega dużo power armor, więc myślę, że to możemy sobie pozmieniać. Zostali pokonani, nawet się nie zorientowałem. Dobra, pas. Select all. I koniec. I to koniec? Nie. Nie wiem, o co chodziło z tym eventem dokładnie. Ale okej. Nie będę się zbytnio wgłębiać. I teraz co? No i teraz musimy tam pójść do góry, tylko mamy... No ten to już ma dosyć dużo, więc może dajmy mu ten. I teraz musimy pokonać safe haven, tylko że jak sami widzicie, oni są podzieleni na dwie części, więc... Zrobimy tak, większa armia pójdzie na to. Tam nie powinno być aż tak dużo korów, a mniejsza armia pójdzie na tę część. No i to powinno być ok. W międzyczasie może przeciwko tym zrobimy. Oni walczą przeciwko Heaven's Gate. Ci walczą przeciwko... Chodzi o to, kogo najbardziej wkurzamy, więc to jest takie ważne. Dobra, Northern Khans na pewno musimy odbić. To jest się już kończą bicie między sobą, to jest dla nas ok. Okej, tutaj już kolejne zadania wchodzą. A my... O i ta typowa muzyka Fallouta. A my możemy odpalić. No widzę, że coś ich armia tak jest podzielona. What the hell? Dlaczego? Bo wy nie macie tutaj mostu. Zapomniałem, że tutaj nie ma mostu. Dobra. Trochę głupio zrobiłem. Nie, może jeżeli będą chcieli, to będą tutaj do nas do wojny dołączymy ich, albo możemy ich... Warranty Independence? Ale po co? Przecież oni są moją marionetką, są... Są protektoratem enklawy. Zaraz z tej strony przejdziemy, to powinno być wszystko ok. Mamy na mega agresywny. Nie musimy być na mega agresywny. Tutaj niby nie mamy wystarczająco dywizji, ale mamy na tyle dobre dywizje, że to nic nie zmienia. My sobie teraz nieco robimy powietrze. No naprawdę, jeżeli się porobi te ostateczne ulepszenia na powietrze, to
to naprawdę rozgramia, to taki damage zadaje, że po prostu się opłaca to robić. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Ja już to robię dlatego, że mamy przychód 160 tysięcy, więc 2 miesiące i wszystko na nas stać. Widzę, że tutaj trochę nam ciężko idzie. Szkoda, że nie mogę rozdać medali, ponieważ usunęli w grze. Byłoby nawet ciekawie. No. Możemy kogoś skorować? Bo już widzę, że korowanie się nam rozpoczęło. Bardzo chętnie. Tutaj zapewne mogą być ich korami, dlatego że już długo byli. A my tutaj wysilamy te dywizje. Zastanawiam się, czy ich zaatakować na samym końcu jednak, ponieważ mogą zdobyć tutaj terytorium, wtedy będzie nam łatwiej zdobywać. I tam widziałem, że są chętni oglądać całą serię z tego. I nie wiem, czy jestem chętny, żeby zrobić całą serię. Rising Squadrons? Nie, ja sobie jednak pójdę w ulepszenie tych wszystkich, żeby więcej można było dywizji postawić, bo jednak postawienie większej ilości po prostu par armora jest zawsze znakomite. Okej, więc sobie tutaj postawcie tę dywizję. A potrzebujemy tak dosyć sporo dywizji, żeby później sobie poradzić. Widzę, że tutaj postanowili, że opuszczą część frontu. Okej, co to? Capture of Lost His Bunkers. To chyba chodzi o to, że coś tutaj zrobili. Czy jesteście w jakiejś wojnie? Nie. Cezar jest duży. Ale wiadomo, że Cezar ma dosyć dużo wrogów w tamtym regionie. Więc może się skończyć na tym, że dosyć szybko sobie z nim poradzimy. A wy możecie sobie poradzić z nimi, bo dosłownie wystarczy ich zaatakować i koniec. Tutaj potrzebujemy ich zaatakować. Nie macie rozkazu, więc nic nie robicie. Dałem wam agresywny, bo w sumie mnie nie obchodzi, co wy tam robicie. No i koniec. Dobra. Więc tak, pas. I tak, marionetka na pewno zdobędzie te wszystkie terytoria, które dla niej jest. Pytanie jest, czy dobrze idzie to jest. O, dobrze jest. Co najwyżej ja tam przekażę terytoria. Tutaj ogólnie granica, nie da się zrobić takiej pięknej, właśnie takiej pięknej linii granicznej, bo tutaj zrąbali, jeżeli chodzi o tereny. Więc no niestety nie zobaczycie pięknej linii. A tutaj tutaj jest niby Southern Alberta, co ich powinno być, ale jak mówię, tutaj nie da się zrobić jakiejś pięknej linii. Tutaj jest piękna linia. Nie wiem, dlaczego dalej nie pociągnęli. Chyba nie chcieli sobie zmieniać. Okej. Tutaj powydawajmy sobie pasidło. No. I też plus jest taki, że dzięki temu nie będziemy musieli korować wszystkiego. A tamte kory już kosztują z jakieś 300 political power, więc wiecie, no to trochę jednak kosztowne są. Dobra, lepsze jet endings. No jak tutaj dojdziemy, to już jest po prostu wtedy pakuję po prostu wszystko w te samoloty. Bo one same w sobie też nie są jakieś mega potężne, ale później posiadają jednak kopa, jak się ich polepsza doświadczeniem. Okay. Tutaj zazwyczaj tutaj jest coś takiego, że wydaje się, a tutaj nic nie zrobimy, ale nie, oni zazwyczaj wysyłają tutaj wielką armię, więc musimy sobie ogarnąć. Zmienimy też kolor tej dywizji. Tutaj chyba się biją, dlatego słyszę walkę. Tak, ci to nie, chyba są oboje słabi, więc w międzyczasie niech tutaj zacznijmy. 35 dni, no to dosyć krótko. Możemy tutaj coś zrobić, bo nie mamy hajsu. Okej.
Tutaj nawet nie chce mi się wysyłać szpiegów, zbyt dużo robienia. A coś, co i tak za chwilę kończy się. Okej, mam już po pierwsze dywizję, bo zauważyłem, że jeden front nie był w ogóle obstawiony. Okej, wypowiadam wojnę. Możemy tutaj na spokojnie. Nie śpieszy się nam już tak bardzo. No w sumie tutaj się by nam śpieszyło, ale to też nie jest takie, że nas aż tak szybko zabiją. Chociaż mógłbym sobie wysłać połowę dywizji jednak. Bo pod koniec wojny oni potrafią wejść w te tereny, tylko że... Mówiłem, to jest pod koniec wojny. Tutaj wysyłamy... Bum. O! Przez przypadek wcisnąłem. To jest najgorsze, kiedy coś ci wyskakuje, coś ważnego, ty przez przypadek to klikasz. Coś mamy do roboty tu jeszcze? Nie, nie wygląda na to. Nie, tam nie będziemy zrobić. Mówiłem, tutaj zawsze jest coś takiego, że zawsze jest ten jeden małe przejście, co wykorzystają. Dobra, wyślemy tutaj. Powoli się tym zajmą. No, niestety te... Nie wiem, czy czasami góry, pustynie, coś takiego. Pomaga, jeżeli jesteś mały, bo wtedy mniej musisz mieć dywizji. Ale trochę przeszkadza w późniejszym. Ok, bierzemy to, bo potrzebujemy więcej power armor. No, dwie dodatkowe power armor, no to... Wow. No, komicie. No i tak naprawdę to już koniec. Pas, pas. Wszystko jest nasza ziemia. Nie, to jakiś Hanów. O, już nie mamy political power. Ciekawe. No więc tak, ostatnio, nie pamiętam czy odcinek był ostatni ten, że atakowaliśmy to czy coś takiego, ale jeżeli nauczony tym, zaatakujemy najpierw to, ponieważ jak wiecie, o wiele lepiej zaatakować coś, co jest w trakcie wojny. O, zbypasowało? Wow. A tak, bo zbypasowało, bo odbiliśmy. No, możemy sobie zdobyć to, The Jacksons. The Jacksons. Ale my zaatakowaliśmy już ten. No, zazwyczaj się kończy na tym, że jak się robi Conquest Ameryki i ma się jeszcze trochę jakiegoś drzewka, no coś... To tak jest. Dobra, tutaj szybko pokonamy ich. W międzyczasie rozpocznijmy przeciwko nim. Tutaj wielkie bombowce. Warto robić po kolei, bo później się okazuje, że potrzebujesz pewien rodzaj armii, a znaczy armii sprzętu, a nie masz go. Wyślijmy tutaj. Nie będę nawet czekać, czy... Ostatnio zrobiłem tak, że ich odcięłem w stolicę i mnie nie obchodziło zbytnio. Ale w tej grze akurat właśnie te zapasy lokalne są chyba najbardziej wykokszone, więc się opłaca jednak podbijać stolicę jak najszybciej. Po prostu wtedy... Bo tak, bo chodzi o to, że sprzęt wtedy nie dostają, ale zanim ty wybijesz ich, to ten sprzęt to tak... Też im nie upadnie zbytnio. Dobra, możemy coś tutaj porobić. Chodzi o to, że musimy ten Ruminators odbić. Dobra, w międzyczasie może nam uda coś skorować. Nie, chyba już są takie koszty od naszych stolicy, że będą ogromne. No niestety to nie jest coś takiego, że dostajemy minusy za to, że jesteśmy Ameryką, nie. Heavy Special... to no wiadomo, że Power Armor korzystamy, więc nie wiem dlaczego. Tak głupio nam... Daję. I coś tutaj jest? Ruminators. I ten. Dobra. Już mamy przeciwko nim? Nie, to wypowiemy im wojnę. Już nie będzie... Oni nie odzyskają swojego terytorium i w ogóle... Może się nam uda też ich podbić. Chociaż widzą, że dosyć dużo chyba dobrych dywizji tutaj wysłali. Więc w sumie... Gecko dostaliśmy! Nice! Się zastanawiałem, skąd Gecko ostatnio dostaliśmy. Zazwyczaj ja używam na randomowej prowincji, bo... szczerze powiem, nie mam jakoś
głowy do tego, żeby przeglądać całą tą listę. Tamta lista, powiem szczerze, może jeżeli byśmy sobie wybrali i byłoby ikonka Gekam, ale nie sprawdzałem, to może byłoby fajne. W ogóle oni w górach teraz mają miasto. Wow. A teraz odbijają to, ale z drugiej strony to my za chwilę tutaj przyjdziemy. Co to są za dywizje? Czy to są jakieś krety? Co to jest? Co to jest za portret? Ja rozumiem, że się były jakieś konkursy na portrety, ale to już jest trochę przesad. Okej, spróbujmy sobie zdobyć kolejne do badań. Great Radio i może coś z samolotami może. O, już jesteśmy do tyłu. Jak na razie myśliwców w ogóle nie robię, bo po co mi myśliwce? Oraz nasza flota jest w najgorszym miejscu na świecie. No, wyślijmy, że to Południowy Wyoming. No, ostatnio to podbiliśmy Utah i w sumie Wyoming ominęliśmy chyba wszyscy, że nie widziałem to. Ale już powinniśmy się zająć tym, bo na szczęście nie musimy aż tak bardzo wchodzić. To, o, tak jak mówiłem, no ten Meksyk to jest... No to jak zaatakuje Cezara, to powinniśmy zaatakować w tym samym momencie Cezara. Bo jest naprawdę mocny. A my... Mamy sporo tych, ale musimy chyba odbić sobie tą produkcję. Tutaj mamy strasznie minusy. Radajcie na mega agresywny, bo widzę, że już tak jest. Podbiliśmy o tamto miejsce, to z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie. O, kolejne dywizje, nice. Tutaj, o ten gościu. Zawsze nie pamiętam, coś tutaj jest? Nie, chyba nie ma. Idę po kolei, zawsze robię te same w sumie, więc... Okej, okay, tam ci padli, ale którzy dokładnie padli? Long tree. Jesteście w frakcji z tymi! No to... To nie są ci, to są z tymi. A nie, no to... To będzie easy, wystarczy, że kogoś z tych zaatakujemy. Mamy jeszcze tutaj New Cannon. Szczerze powiem, byśmy poszli w tych. Oni chyba nikt tutaj ich nie gwarantuje. Chodzi o gwarancję, żebyśmy... Nie, z tych to już nie ma sensu. A więc tak, podbijemy tych, później zaatakujemy tych. Oni akurat mogą być trochę straszni, ale raczej szybko pójdzie. Jedyne co bym sobie zaczął robić, to przeciwko tym włączył, bo w sumie zapomniałem. I zacząłbym sobie jeszcze wysyłać mega dużo szpiegów tutaj. Najpierw do tych, żeby po prostu mieć siatkę. To trochę też daje później. Okej, bierzemy wszystko. I co teraz? Ruminators, mamy tych Ruminators. Wyślemy całą armię, żeby jak najszybciej ich podbić. Czy... Jezu, oni byli wcześniej podbici, więc... Więc to jest taki największy minus. Dobra, muszę sobie stabilność dać. Stability 50. Tak, widzicie, jakie kody korzystam sobie, żeby... było mi łatwiej tej serii. Dobra, wyślijmy tutaj w... What? O mój Boże, zostawiliście tutaj jakieś terytoria. Dobra, szybko przyjmijcie to. To wypowiadamy im wojnę jak najszybciej. Wtedy pominiemy, nie wiem czy pominiemy, na pewno zdobędziemy kilka celów narodowych, które możemy zrobić. I wtedy chyba całe drzewko będziemy mieć prawie zrobione. Jeszcze jest jeden cel narodowy, ale taki w sumie, który polega na tym, że jakoś nie chce mi się go robić. Ale okej, okay, niech będzie. Ruminators też jakoś nie byli zbyt silni. Możemy coś skorować? Nice. Korowanko. I nic więcej, już dalsze to będzie po prostu mega drogie, więc się nie dziwię.
Okej, wydajmy hajsidło. I chyba wszystko jest zrobione. I teraz zobaczmy sobie cel narodowy. Tak, chyba go robiliśmy ostatnio. Więc to nie jest zbyt trudne. Mamy już New Canaan zrobione, więc możemy wysłać do nich. No tak, ominiemy to. Nie chce mi się po prostu walczyć z mega silną frakcją, więc plus dla mnie. A tutaj możemy sobie wysłać to. Oni mogą mieć samoloty. To jest możliwe. Więc trzeba będzie, możliwe, że trzeba będzie zacząć myśliwce. Budować myśliwce Jetfighters. Tutaj trochę tych robiłem. Tego te też mamy mnóstwo. Mi się przydało już nie kupować. Tego też jest mnóstwo. Tego nigdy nie jest zbyt wiele. Chyba w tym odcinku jeszcze zaatakujemy tamtych, bo w głównej mierze polega to na tym, że mało co nam tam zostało. Okej, okay, powoli robimy tutaj gościa. Local Raiden, na pewno trzeba go dać. To... Dobra. Już jest... Już okej, okay, tylko do armii i zmienimy mu kolor. Nie wiem dlaczego gra jakoś nie zmienia kolorów i zawsze mi czerwony daje. Lepsze statki. I sprawdźmy, czy jest coś tutaj ciekawego. 32. Byśmy sobie podboostowali. To mamy przeciwko Manitobie i Longtree, ale to zobaczymy sobie. Powiadamy wojnę. I pokazuje, że aż tak łatwo to nie będzie, więc musimy zobaczyć. Manpower mi się podoba, ale realnie rzecz biorąc, to jest lepsze. Okej. Okay. No, wchodzimy powoli. Jak mówiłem, o, mówiłem, będą problemy z tym, więc... Mamy jakieś myśliwce, dobra. Nice. Mamy Nuclear Jet Fights. Dziwo. Już są w walce. Podoba mi się, jak trochę dostają doświadczenia, po czym umierają i nie mają już doświadczenia. Więc powoli tutaj będziemy wszystko robić. Widzę, że tutaj jakieś bonusiki są. Możemy też porobić. Już cały wybadać kategorię. Ile mamy? 51, dobra. Mi się przydało nieco zdobyć bonusu. Fighter Dissection, Light Aircraft Ability. No to byłoby fajne. No i teraz będziemy zdobywać dosyć dużo Air Experience, jeżeli mamy bitwę, więc koniec końców wykorzystamy je na ulepszanie samolotów. No, mają sporo tego, a my mamy no, dosłownie odrzutowce. No, a jak to wygląda z tym? Przebiliśmy się już przez część, ale nie powiem, trochę ich jest dużo. Straciliśmy 1000, a oni stracili 5000. Nie, no to ich ciśniemy. O, jak sami widzieliście, całe drzewko zrobiliśmy. Ło, ma się los, teraz zauważyłem, jak szybko to leci. Okej, okay. Już prawie tutaj będziemy kończyć. Też odcinek, więc to też jest ważne. Ale tutaj chyba nam został ostatni cel. Nie, zostało nam dwie. Ani to nie istnieje, ani to nie ma czegoś takiego, że ci mają. Ale powiem wam szczerze, to daje nam ideę do Rangersów. No jest nawet dobra. A to nawet nie wiem, ponieważ
Nigdy nie rozumiałem, o co chodzi. Może po prostu dam mnie nauczek i zobaczymy. Ale na tym będziemy już kończyć ten odcinek. W następnych odcinkach zapewne spróbujemy sobie jeszcze się pobić z nimi. No, jak mówię, no w powietrzu musimy ich zbić. Mamy dosyć sporo samolotów, ale nasze samoloty są niszczone. A te samoloty to trochę potrwa, zanim je wybustujemy. Też chciałbym sobie nawet wybadać no, te najlepsze samoloty. Trochę to potrwa, ale powinniśmy sobie poradzić. Więc tylko wybadam sobie o to. To tak naprawdę mi nic nie da, ale okej. A co nie chcę. Wojny. Tutaj musimy jeszcze 54 dni poczekać. Wtedy trochę pociśniemy New Canaan. Ale ciekawie się zapowiada. Musimy poczekać, jak ci pójdą na wojnę z Cezarem, ponieważ będą chcieli w pewnym momencie odebrać Cezarowi ziemię. Texas. O dziwo, Texas słabo mu idzie. No. Texas to zazwyczaj teraz powinien też robić Seeker Mode. Ale zobaczymy. Teraz patrzę sobie na wszystkie. Będę musiał po prostu sąsiadów popatrzeć, czy nie mam claimów porobionych. Bo na przykład ci są dosyć potężni. Ci już nie powinni być. Wydaje mi się, że jakiś gość mieliśmy z podobnym portretem, ale okej. Dobra. Było tyle na tyle. Tyle na tyle. Tyle z tego odcinka. Pozwolę trochę. No to cześć.